A gdzie ten ojciec Jehowa? Gdzie jest ojciec Jehowa? Kogo my witamy? Czy Jahwe? Czy syna Jahwe? Kogo my witamy? Kogo? Święto Wigilii Młodzieży, które przeżywaliśmy w Częstochowie w 1991 roku. Był młodzieżą. Czemuście go zabili, Jezusa Chrystusa? Która była hymnem Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie. Co dziadubo się wysilasz? Po co? Po co? Obrzydliwe! Tato śpiewa, ona w ogóle w nic nie wierzy. Coś ty. Ateistka na siebie wzywa głosem. Patrz, patrz, patrz. Chrystianizm tak głosem nie śpiewa. Chrześcijanka nominalna tata od Rzymu. Chowa. Miasta, którego Karol Wojtyła był pasterzem. I saluta. Pozdrawia was miasto. Pozdrawiamy was z miasta, które w sposób szczególny żyje tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Ojcze Święty, młodzi są nadzieją Kościoła i świata trzeciego tysiąclecia. To oni przejmą odpowiedzialność za losy swoich narodów, wspólnot i rodzin. To oni będą głosić Ewangelię pokoju nowym językiem, z nową wrażliwością i z nową nadzieją. Przygotuje ich do tego również to wszystko, co już przeżyli i co przeżywają podczas Światowego Dnia Młodzieży 2016 w Krakowie. Ojcze Święty, prosimy Cię, byś przewodniczył naszemu odczuwaniu i naszej modlitwie. Słowo pozdrowienia pod adresem Ojca Świętego Franciszka wypowiedział Metropolita Krakowski, Jego Eminencja, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Ojcze Święty, rozpoczynamy nocne czuwanie modlitewne, poprzedzające jutrzejszą Eucharystię wieńczącą Światowy Dzień Młodzieży 2016. Witamy Cię, Ojcze Święty, w imieniu wszystkich zebranych na Kapuś Misericordii. Na tej odległej przestrzeni, która na naszych oczach staje się dziś wielkim wieczernikiem, wieczernikiem młodych uczniów i uczennic mistrza z Nazareta. Jest ich niezliczona rzesza ze wszystkich kontynentów i narodów. Na co dzień mówią różnymi językami, ale w tych dniach rozmawiają ze sobą jednym językiem. To język wiary, braterstwa i miłości. Ci młodzi czekają również na Twoje słowo wypowiedziane językiem miłości. Tu i teraz, w Krakowie.
Spójrz, Ojcze Święty, jest nas wielu, ale dziś z nami jest jeszcze więcej braci i sióstr na całym świecie, którzy dzięki transmisji telewizyjnej i radiowej łączą się z nami na modlitewnym czuwaniu. Witam was wszystkich, siostry, bracia, jak najserdeczniej. Ślemy wam gorące pozdrowienia z Polski, ojczyzny świętego Jana Pawła II, z Krakowa, miasta Karola Wojtyły. Pozdrawiamy was z miasta, które w sposób szczególny żyje i jest stolicą Bożego Miłosierdzia. Ojcze Święty, młodzi są nadzieją Kościoła, są nadzieją Twoją i świata trzeciego tysiąclecia. To oni przejmą odpowiedzialność za losy swoich narodów, wspólnot i rodzin. To oni będą głosić Ewangelię pokoju nowym językiem, z nową wrażliwością, z nową nadzieją. Przygotuje ich do tego również to wszystko, co już przeżyli i co przeżywają podczas Światowego Dnia Młodzieży 2016 w Polsce i w Krakowie. Ojcze Święty, prosimy Cię, byś przewodniczył naszemu czuwaniu, naszej modlitwie. Ancora volta. Grazie Santo Padre. La sua presenza. La nostra. Ojcze Święty, raz jeszcze dziękujemy za Twoją obecność wśród nas. Che ci prepara ad un importante evento religioso. Ieri, durante la Via Crucis, abbiamo riflettuto sulle parole beati i misericordiosi e abbiamo visto quanta misericordia si estende in tutto il mondo attraverso numerose comunità e associazioni che con la loro sensibilità pongono rimedio ai più bisognosi. Dzisiaj, czuwając przy Jezusie, chcemy sobie jeszcze raz przypomnieć, że najgłębszym źródłem tych działań i wysiłków jest tylko On. To Jezus miłosierny uzdania nas do niesienia miłosierdzia bliźnim. Od 2 lat towarzyszą nam słowa modlitwy Światowych Dni Młodzieży. Za każdym razem powtarzamy w niej błaganie, by Jezus miłosierny nauczył nas nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowaną, miłość oziębłą, przebaczenie winnym i radość smutnym. Te słowa poprowadzą nas z dzisiejszego wieczoru, ale tą drogą pełną codziennych trosk i zmartwień nie idziemy sami. Mamy przewodników, a są nimi święta siostra Faustyna, święty Jan Paweł II i ten, który jest tu dziś obecny między nami, Ojciec Święty, papież Franciszek. Za chwilę będziemy świadkami niesienia wiary, nadziei, miłości, przebaczenia i radości. Każdy z tych 5 przystanków opisze nam młodych ludzi uwikłanych w problemy współczesnego świata. Przystanek 1. Wiara wątpiącym. The faith to those in doubt. Proszę gimnastyka, ćwiczenia macherowych. Jadwiga Grabowska, proszę bardzo. Lidia Lipska, ćwiczenia, proszę bardzo. Ćwiczenia dla macherowych, proszę bardzo. Wstać, ale nie nagle, spokojnie, spokojnie, po amerykańsku, jak wy marzycie o tej Ameryce. Angielski luz,
spokojnie, uczyć się trochę od świadków Jehowy, bo oni z Ameryki przyszli tutaj w roku 1905 roku, od strony Bałtyku spłynęli tutaj na Polskę całą, proszę bardzo, wzdłuż Wisły, czy to, proszę Państwa, z Gdańska do Karpat, czy do Krakowa, to nie jest ważne. Chodzi o południe. Południe, bo tutaj jakiś tam na Google się mataczył, że Karpaty, że skąd Wisła płynie. Wiadomo, że z południa płynie. To więc dlatego kogoś, kto mieszka gdzieś bliżej Krakowa, no to powie, że Wisła płynie z Krakowa. Jak ktoś mieszka w Karpatach, to powie, że Wisła płynie z Karpat. Jak jeszcze z Tatr, no to że z Tatr. No i o co chodzi? Przecież nie z Czomolungmy. Także proszę bardzo, Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Proszę bardzo, nie przecedzać komara, wielbłąda nie połykać. Czyli, że wideł proszę nie robić z igły. No i tepe on so weiter. Już po niemiecku będę mówiła. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute haben wir das Quiz. Der Quizmaster sagt, guten Abend. No i co, niemieckiego boisz się? Spieprzaj z kina. Spieprzaj, jak się boisz. No i co, moja wina? Boś przeżyła. Tak? Tak. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. Nie, nie, wycie to nie, wycie nie. Janek Witek też nie lubił takiego żydowskiego wycia z Londynu, a że Żydzi z Ameryki internet wymyślili, a z Londynu panują nad bankami i też w jakimś sensie nad całością i internetową i bankową, to nie lubił czegoś takiego, gdzie nie ma duszy, gdzie nie ma człowieka. Duszą jest człowiek. Otóż Platon pozwolił rzymokatolikom wyrwać duszę gdzieś do jakiegoś piekła, gdzieś do jakiegoś nieba. Nie, 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 nieprawda. Duszą jest człowiek. Hebrajskie słowo nefesh odnosi duszę do krwi, odnosi duszę do ziemi. Dusza może być głodna, dusza płacze, dusza chce jeść mięso. Proszę do Biblii. Biblię nie wyrzucać do śmietnika. I teraz, jeżeli ty wyrzuciłeś Biblię do śmietnika, a masz chociaż połowę Biblii w kieszeni, to przegrałeś, bo Biblia jest jak kij w mrowisko żebracznicy wielkiej. Gdy tu jesteśmy w Warszawie, żebracznicy wielkiej właśnie, na Mazowszu, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Co? Więc zgooglowałam sobie spowiedź i w jednym z artykułów, które znalazłam, przeczytałam takie zdanie. Ciąg dalszy oszustek, oszustki podwójne. Proszę bardzo, pary oszustystyczne, 30 lipca 2016, pary oszustystyczne, 30 lipca 2016, to i tak wyjdzie. Bardzo mnie to poruszyło i od razu się rozpłakałam. Wziąłam kartkę i zaczęłam spisywać swoje grzechy. One tak płynęły same. Bardzo jasno je widziałam. I w miarę jak pisałam, zobaczyłam, że złamałam wszystkie 10 przykazań. I to był bardzo poważny moment, bo zrozumiałam, że stało się coś, że zrobiłam coś nieodwracalnie złego. I poczułam, że natychmiast muszę porozmawiać z księdzem. Znalazłam w internecie informację, że o 15 w katedrze w moim mieście, w Łodzi, jest spowiedź. Więc poszłam tam, ale do końca się bałam, że ksiądz mi powie: przepraszam, przykro mi, ale twoje grzechy są za ciężkie, nic nie mogę dla ciebie zrobić. Mimo to zdobyłam się na odwagę, podeszłam do spowiedzi, wszystko powiedziałam. Komu? Komu? Ksiądz nic nie mówił i kiedy skończyłam, Jezusowi? Powiedział tylko: to też nie. To czy Panu Bogu Jehowie? Czy powiedziałaś Jahwe? Czy wyznałaś Jahwe wszystkie swoje grzechy Panu Jezusowi, Chrystusowi? I on mówił: nie, dalej. Nie. Czy Jehowie? Czy Jehowie? Wiesz, jaki mamy dzisiaj komu, dzień? Komu, komu, komu? Mamy komu? Niedzielę Miłosierdzia. Komu? Wiesz, która jest godzina? No ale Bóg jest miłosierny, ale jest mądry, jest logiczny. Miłosierdzia. Nie możesz wiesz, wbrew jesteś, postępować jesteś Jehowie. Katedrze, wbrew Jehowie nie możesz Łodzi, postępować. I to właśnie jej Pan Bóg objawił, że chce tego dnia, w Niedzielę Miłosierdzia, wybaczyć wszystkie grzechy, jakiekolwiek by one nie były.
I dalej powiedział, twoje grzechy są wybaczone. Nie ma ich już, nie wracaj do nich, nawet o nich nie myśl. I to były bardzo mocne słowa, ponieważ idąc do tej spowiedzi, byłam przekonana, że zrobiłam coś nieodwracalnie złego, coś, co spowodowało, że na zawsze straciłam życie wieczne. I właśnie usłyszałam, że Bóg... Z powodu 50 groszy? Że Bóg nie, sprawił, że to zniknęło to na zawsze. To nie o to chodzi. Że zawsze na mnie proszę czekał. Proszę do prawosławnych jechać do Anglo Ameryki Białystok, do dyrygenta Dubeca, Wasilii Dubec, który dyryguje chórem katedralnym na Lipowej 15 w Anglo Ameryce Białystok, cerkwi świętego Mikołaja. Nie ducha, nie tam nic. Nic, nie nic, tylko Mikołaja, Mikołaj i ten prawdziwy, także już ten z brodą, darujmy sobie tutaj Warszawę, darujmy sobie Polskę, darujmy sobie Mazowsze, Wisłę, tylko do Anglo Ameryki Białystok zapraszamy, miłosierdzia, Anglo Ameryki Białystok, milenium, tysiącletni okres królestwa, zaczyna się od Anglo Ameryki Białystok, szybciutko, szybciutko. Było to świadectwo Natalii Wrzesień z Polski, a my nasadzimy młodą dziewczynę, Faustynę, która oddaliła się od tańczącej młodzieży.